Na apel organizatorów wpłynęło 1040 zdjęć, powtarzam, 1040 zdjęć nadesłanych przez 250 autorów z Polski, Niemiec, Francji i Szwecji. Ja myślę, że tutaj nagromadziło się trzy pierwiastki piękna. Są piękne dziewczyny, są piękne góry, bo zdjęcie jest zrobione w Karkonoszach. No i wreszcie piękna pogoda, która pozwoliła na uzyskanie zamierzonego efektu na zdjęciu. Zdjęcie zostało zrobione w wakacje, podczas wyprawy po górach, w Karpaczu, na kruczych skałach, w Karkonoszach. W tle gdzieś tam bardzo malutko jest Śnieżka. Wiadomo, że człowiek dąży do tego, żeby robić coraz lepsze zdjęcia. Na pewno jest to trudne. Dyplom dla pana Łukasza Zalewskiego. Jest podpisane przez prezydenta miasta. Oj, duży fan klub widzę tutaj. Kolegów i koleżanek. Gratulacje i dyplom dla pana Wojciecha Gebnera za zdobycie nagrody. Zdjęcie powstało w sumie dość przypadkowo. Zauważyłem ciekawy motyw tego muzyka z tym instrumentem. To zdjęcie było częścią reportażu, ale jakby końcowy efekt w ogóle nie ma nic wspólnego z pierwotnym zamysłem.